Konkurs Złoty Krawat powstał z inicjatywy Dolnośląskiego Studenckiego Forum Business Summer Club. Początkowym założeniem konkursu było na podziękowanie naszym partnerom, którzy współpracowali z nami do tej pory. Jednak odeszliśmy od tego pomysłu i stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy studenckim Forum Business Center Club, więc jakby nie patrzeć, działamy na rzecz studentów, tym razem damy szansę studentom, aby to oni wyłonili i nagrodzili najlepszych w czterech kategoriach. Kategoria instytucja sprawiedliwa przedsiębiorczość, wśród studentów młoda firma, uczelnia roku oraz przedsiębiorstwo przyjazne studentom. Zainteresowani konkursem mieli czas, aby nadesłać na swoje karty zgłoszeniowe. Na ich podstawie kapituła w składzie zarządu Studenckiego Forum Business Center Club wyłoniła po trzech nominowanych z każdej kategorii, którzy dzisiaj mogą uczestniczyć z nami właśnie w gali tutaj w hotelu.